Szanowni Państwo, wirus zapalenia wątroby typu C jest problemem, który dotyka naprawdę sporej części populacji ogólnej. W tej chwili mówimy o tym, że to jest no, co najmniej w Polsce około 140-150 tysięcy osób, które mogą być zakażone wirusem zapalenia wątroby typu C, a więc HCV. Natomiast większość z tych osób nie ma pojęcia o tym, że jest zakażona tym wirusem. I na tym polega cały problem. Mówimy o chorobie, która może powodować bardzo poważne skutki odległe, może prowadzić do marskości wątroby z jej wszelkimi powikłaniami, może prowadzić do rozwoju raka wątrobowo-komórkowego. Oczywiście mamy zdefiniowane pewne drogi przenoszenia tego wirusa i z tym będą związane czynniki ryzyka i szansa na to, u kogo to zakażenie może wystąpić, a więc przede wszystkim jest to zakażenie przenoszone na drodze krwiopochodnej, głównie w placówkach medycznych, przynajmniej tak kiedyś bywało. Natomiast też ostatnio mówimy bardzo wiele o tym, że to zakażenie może być przeniesione w warunkach takich pozamedycznych, a więc no wszelkiego rodzaju zabiegi, które przebiegają z przerwaniem ciągłości tkanek, zwłaszcza przerwaniem ciągłości skóry. No tutaj należy wymienić na pewno możliwości zakażenia w czasie takich zabiegów jak tatuaże, piercing, jak wszelkiego rodzaju tak zwana medycyna estetyczna. Do tego dochodzi oczywiście tradycyjnie na przykład możliwość przeniesienia w gabinecie stomatologicznym czy w placówce medycznej. Musimy o tym pamiętać, dlatego że to pokazuje nam, że tak naprawdę każdy z nas może być narażony na zakażenie HCV. W jaki sposób możemy rozpoznać, że ktoś jest zakażony? No niestety na podstawie objawów klinicznych to nie zawsze, dlatego że objawy pojawiają się wtedy, kiedy mamy już duży stopień zaawansowania choroby wątroby. Bardzo długo, wręcz przez kilkanaście, czasami kilkadziesiąt lat, to zakażenie może przebiegać w sposób kompletnie bezobjawowy. Wykrywamy na podstawie badania za pomocą testów wykazujących obecność przeciwciał anty-HCV. I to jest tak zwane badanie przesiewowe, albo jak mówimy z angielskiego, badanie screeningowe, które może być wykonane wszędzie. Może być wykonane u lekarza rodzinnego, może być wykonane u specjalisty. Tak naprawdę dostęp do tych testów powiedziałbym, że jest powszechny. Natomiast no, zachęcałbym Państwa, że jeżeli Państwo czujecie, czy macie podejrzenie, że takie zakażenie może mieć miejsce, a ktoś nie chce Państwu takiego testu wykonać, abyście Państwo tych testów się domagali, abyście sugerowali lekarzowi, prosili, no, nie chcę powiedzieć, żądali wykonania testu anty-HCV. Jeżeli wynik będzie dodatni, to oczywiście to jeszcze nie musi oznaczać, że to jest zakażenie, że to jest wirus obecny w organizmie, ale taki pacjent będzie skierowany do poradni hepatologicznej albo poradni chorób zakaźnych i my wykonamy test potwierdzenia, mianowicie test, który pokaże nam, czy wirus jest obecny, czy go wręcz nie ma. Leczenie jest bardzo proste w dzisiejszych czasach. Leczenie jest niezwykle skuteczne. Mówimy o 98-99%, czasami 100% skuteczności, a więc praktycznie każdy może być wyleczony z tego zakażenia. Leczenie odbywa się w ramach programu NFZ i mimo, że leki są bardzo drogie, to leczenie dla pacjenta jest całkowicie bezpłatne. A więc moja gorąca zachęta do tego, abyśmy myśleli o tym wirusie, abyśmy prosili o wykonanie takich testów. Jest to szczególnie ważne dla pacjentów onkologicznych z chorobami nowotworowymi, dlatego że proszę pamiętać o tym, że ten wirus nie będzie pomagał. Ten wirus będzie uszkadzał wątrobę. W przypadku terapii przeciwnowotworowych chcemy mieć tą wątrobę w jak najlepszej formie, a więc warto z tego wirusa się całkowicie wyleczyć. I jeszcze jedna ważna sprawa, mianowicie wirus HCV ma potencjał wywoływania tak zwanych chorób pozawątrobowych, manifestacji pozawątrobowych, wśród których na przykład są choroby hematoonkologiczne, na przykład chłoniak strefy brzeżnej czy inne chłoniaki mogą być związane z zakażeniem HCV. A więc musimy myśleć o tym wirusie jako także o potencjalnym onkogenie. Podsumowując to wszystko, co starałem się Państwu tak krótko przekazać, domagamy się testowania w kierunku zakażenia HCV, nie boimy się leczenia, nie boimy się diagnostyki, to wszystko jest dostępne na wyciągnięcie ręki, tylko trzeba po prostu pomyśleć o tym, że
można być zakażonym wirusem HCV.